Zaledwie 5 dni po operacji Wojciech Szczęsny powrócił do bramki Juventusu. Marcin Bułka z kolejnym czystym kątem. Byli polscy reprezentanci powołani na Euro 2024, ale w nieco innej roli. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Bayern Monachium może zagrać z Realem Madryt bez kibiców. UEFA szykuje karę. La Liga zrobiła ukłon w stronę królewskich. 15 grudnia FC Barcelona powraca na Camp Nou. Coraz większe znaki zapytania w sprawie przyszłości Pepa Guardioli, a Bayer Leverkusen jest 5 meczów od rekordu wszechczasów. To są osoby, które ostatnio do nas dołączyły. Bardzo dziękuję. A jeżeli wy także interesujecie się piłką nożną i chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie piłki nożnej, to oczywiście zachęcam was do dołączenia do nas i subskrybowania naszego kanału. Życzę wam udanego dnia i zapraszam do oglądania. Zaledwie po 6 dniach od złamania nosa i 5 dniach po operacji Wojciech Szczęsny powrócił na boisko. Stanął między słupkami starej damy w ligowym meczu z Cagliari. Spodziewaliśmy się, że wystąpi on w specjalnej masce, ale zobaczyliśmy go zaledwie z opatrunkiem. Już po 30 minutach tego spotkania za zagranie ręką arbiter wskazał na wapno, a z uderzeniem rywala Polak niestety sobie nie poradził. Dosłownie po 5 minutach arbiter znów wskazał na rzut karny, tym razem za faul polskiego bramkarza, ale bądźmy tutaj poważni. Rywal specjalnie zostawił nogi, aby tylko zahaczyć o Szczęsnego i wyłożyć się jak długi. Niestety i tego uderzenia Wojciech nie zatrzymał. Pomimo utraty 2 goli, Juventus się nie poddał i zaczął odrabiać straty po godzinie gry. Wlachowicz dał kontakt po naprawdę cudownym uderzeniu z rzutu wolnego, a na 5 minut przed końcem meczu blisko trafienia był Arkadiusz Milik, ale uprzedził go rywal i załadował samobuja. Polski napastnik powrócił na boisko po kontuzji. Pojawił się na boisku w minucie 70. a z powodu urazu mięśniowego opuścił 5 ostatnich meczów. W innym meczu Serie A ekipa ze stolicy, czyli Lazio, skromnie po 1-0 wygrała z Genoą. Po rozegraniu 2 piątkowych spotkań we włoskiej lidze na prowadzeniu niezmiennie Inter ze znaczną przewagą nad resztą stawki. O miejsce w najlepszej piątce, które to będzie gwarantowało awans do Champions League na kolejny sezon, toczy się walka pomiędzy AC Milanem, Juventusem, Bolonią oraz AS Romą. 16 czyste konto we wczorajszym meczu odnotował Marcin Bułka. Nica mierzyła się z Lorient, czyli przedostatnią drużyną w tabeli, i pewnie wygrała 3-0. Nie był to ciężki mecz dla naszego bramkarza. Rywale raczej niespecjalnie byli groźni pod jego bramką. Nica przez długą część tego sezonu plasowała się zaraz za Paris Saint-Germain, ale niestety ostatnie gorsze występy sprawiły, że w tym momencie znajdują się na pozycji numer 5. W każdym razie dalej liczą się walce o bezpośredni awans do Ligi Mistrzów na kolejny sezon. Wczoraj Jakub Kwiatkowski, były rzecznik PZPN, a obecnie dyrektor TVP Sport, wrzucił właśnie taką fotografię z 2018 roku z Łukaszem Piszczkiem, Łukaszem Fabiańskim oraz Jakubem Błaszczykowskim. Nie zrobił tego bez powodu, gdyż poinformował, że wymienieni przed chwilą nasi reprezentanci będą ekspertami TVP Sport podczas meczów Euro 2024. Wiedzę mają ogromną, więc to olbrzymia wartość dodana do całego turnieju. Już niebawem w półfinale Ligi Mistrzów Real Madrid zmierzy się z Bayernem Monachium, ale niemiecki klub być może będzie musiał radzić sobie bez wsparcia kibiców w meczu rewanżowym. Jak podaje niemiecki Bild, UEFA rozważa nałożenie kary na Gwiazdę Południa za odpalenie przez kibiców materiałów pirotechnicznych podczas ostatniego meczu z Arsenalem. Używanie ich jest oczywiście zabronione, ale nie wydaje mi się, aby władze UEFA zdecydowały się ukarać niemiecki klub w tak ważnym momencie. Przypuszczam, że ewentualną karę można odroczyć, na przykład na spotkania europejskie w kolejnym sezonie. Pozbawienie Bayernu kibiców w meczu rewanżowym byłoby bardzo nietaktowne. Pierwszy mecz dwumeczu z Real Madryt odbędzie się w Monachium i zaplanowany jest dokładnie na 30 kwietnia, a Real Madryt będzie przystępował do tej rywalizacji po ligowym meczu z Realem Sociedad. On początkowo miał odbyć się 27 kwietnia, czyli królewscy między dwoma spotkaniami mieliby zaledwie 3 dni przerwy. Ligowe władze przystały jednak na prośbę Realu i wyraziły zgodę, aby ligowe starcie odbyło się dzień wcześniej. To zupełnie inne podejście niż władz Ligi Tureckiej, które to ostatnio odmówiły Fenerbahce przełożenia spotkania z tego samego powodu.
A skoro mówimy o Realu Madryt, to oni jutro, czyli w niedzielę, zagrają z FC Barceloną. Mecz ten jest idealną okazją, aby wykorzystać promocję od sponsora naszego kanału, czyli od Betfan. Jeżeli w tym meczu padnie choćby jedna bramka, to wy możecie zgarnąć freebet o wartości 250 zł. Pamiętajcie o tym, aby przy ewentualnym zakładaniu konta użyć kodu Landry. Szczegóły tej oferty oraz jej pełen regulamin macie oczywiście na dole w opisie. Promocja skierowana tylko do osób pełnoletnich. 15 grudnia tego roku na przebudowanym Camp Nou ma odbyć się pierwsze oficjalne spotkanie FC Barcelony. Wstępnie do dyspozycji fanów będzie dostępnych około 60% trybun, a dostęp do kolejnych części będzie się pojawiał w kolejnych tygodniach. Przypomnijmy, że w sezonie 2022-2023 rozpoczęła się przebudowa tego legendarnego obiektu. Docelowo nowy stadion ma pomieścić nawet 105 tysięcy kibiców, co uczyni go jednym z największych stadionów na całym świecie. Koszt całej operacji szacuje się na około 940 milionów euro. Pep Guardiola ma ważną umowę z Manchesterem City do czerwca 2025 roku i wiele wskazuje na to, że opuści klub właśnie w tym momencie. Do dzisiaj chyba nie słyszeliśmy żadnych informacji w sprawie odnowienia umowy z angielskim klubem. Dodatkowo spekulacje na temat jego przyszłości wzmagają się, zwłaszcza po jego wypowiedziach o możliwym zainteresowaniu pracą z reprezentacją, które to mogliśmy usłyszeć kilka miesięcy temu w rozmowie z brazylijskim oddziałem telewizji ESPN. Guardiola powiedział, że jego marzeniem jest przeżycie mundialu w roli trenera, czy też jakiegoś innego turnieju, gdzie będzie prowadził reprezentację narodową. Nie jest także wykluczone, że zdecyduje się na powrót do Hiszpanii ze względu na rodzinę. Media podają, że możliwym następcą Guardioli na Etihad Stadium będzie Mikel Sanchez z Girony, czyli z hiszpańskiego klubu, który tak samo jak Manchester City należy do City Football Group. Bayer Leverkusen kontynuuje genialną serię, gdyż remis z West Hamem United oznacza dokładnie 44 mecz z rzędu, bez porażki na wszystkich frontach. O tym, że jest to najlepszy wynik XXI wieku, mówiłem wczoraj, ale teraz okazuje się, że drużyna prowadzona przez Xabiego Alonso zbliża się do światowego rekordu z lat 60., który to należy do portugalskiej Benfiki. Oni między 1963 a 1965 rokiem rozegrali 48 meczów bez porażki. Oznacza to, że do wyrównania brakuje 4, a do pobicia tego rekordu 5 kolejnych nieprzegranych meczów. Już jutro nie mogą przegrać z BVB, następnie z VfB Stuttgart, z AS Romą w pierwszym meczu półfinału Ligi Europy, z Eintrachtem Frankfurt, a następnie w rewanżu z AS Romą przed własną publicznością. Jeżeli tego dokonają, przejdą do historii. Jednak jak sami widzicie, terminarz nie jest dla nich łaskawy i te mecze zapowiadają się bardzo ciężko. Jednak przy tak wysokiej formie waleczności i odrobinie szczęścia żadna drużyna nie powinna być nie do przejścia. I standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W meczu półfinałowym Pucharu Anglii Manchester City podejmie Chelsea. W Premier League Luton Town zagra z Brentford, Sheffield United zmierzy się z Burnley, natomiast Wolverhampton podejmie Kanonierów. W Hiszpanii Celta Vigo kontra Las Palmas, Rayo Vallecano podejmie Osasunę, Valencia kontra Real Betis, a Girona zmierzy się z Cadiz. We Włoszech Empoli kontra Napoli, natomiast Hellas Verona zagra z Udinese. W niemieckiej Bundeslidze ciekawie zapowiada się rywalizacja Unionu Berlin z Bayernem Monachium. We Francji zagra m.in. drużyna Przemysława Frankowskiego, czyli RC Lens, które to podejmie Clermont. Natomiast w naszej polskiej ekstraklasie Pogoń Szczecin, Piast Gliwice, Ruch Chorzów, Widzew Łódź, a Zagłębie Lubin podejmie Jagiellonię Białystok. Na dziś to koniec, dziękuję Wam, że oglądaliście do samego końca. Jeżeli w tym momencie uważacie, że dowiedzieliście się czegoś nowego, to nie zapomnijcie do nas dołączyć, subskrybując kanał. Będzie mi bardzo miło, jeżeli także ocenicie ten film. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!